Ja nazywam się Maria Olszewska i dzisiaj będę miała przyjemność porozmawiać z Iwoną Żochowską-Jabłońską o fundraisingu. Będziemy nawiązywać do poprzedniego webinarium, gdzie zaczęliśmy temat wdrażania fundraisingu. Zanim o Iwonie więcej wyświetlę tytułem przedstawienia, bo ona jest główną bohaterką dzisiejszego spotkania, to chciałam poprosić Cię, Iwona, żebyś zaczęła po fundraisingowemu, czyli niektórzy może już Cię znają, widzieli Twoją działalność, inni może nie. Więc jak się przedstawiasz i co mówisz na wstępie osobom, które mogą być potencjalnymi darczyńcami Twojej organizacji? Czyli mamy tutaj do czynienia też z osobami, które w ogóle nie wiedzą ani kim jesteś, ani kim jest Twoja organizacja. Dzień dobry. Walka o zdrowie czasami przypomina sprint, a czasami maraton. Wiedzą o tym doskonale podopieczni naszej fundacji. 3-letni Leon uwielbia malować. Uczy się też migać, żeby porozumieć się ze swoimi niesłyszącymi rodzicami. Wszystko to robi jedną ręką. 4-letnia Cornelia urodziła się z licznymi wadami układu kostnego. Przed nią liczne operacje, a później żmudna rehabilitacja. Ale i Leon, i Cornelia gotowi są na bicie swoich kolejnych życiowych rekordów. Ważne, aby stali za nimi ludzie, ludzie o wielkich sercach, którzy w tej walce ich wspomogą. Dlatego zapraszam Państwa serdecznie na naszą stronę internetową www.przyszłośćdla.org, aby włączyć się do naszej drużyny, aby razem z nami pomagać dzieciakom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Iwona Żochowska-Jabłońska i od w zasadzie 20 już lat zajmuję się działaniem fundacji na terenie Warmii i Mazur. Wspomagamy dzieci, które wymagają leczenia i rehabilitacji, ale takie dzieci głównie, które wymagają długotrwałego procesu leczenia. Niektóre są z nami po 15 i więcej lat. Także nie mówimy tu często o takiej jednorazowej, nagłej pomocy, tylko o żmudnym wieloletnim procesie, dzięki któremu te dzieciaki mogą w miarę normalnie bądź zupełnie normalnie, w zależności od schorzeń, jakie mają, funkcjonować w dzisiejszym świecie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również, że podniosłaś rękawice i zaczęłaś fundraisingowo, czyli jak komunikujecie się do darczyńców. Nasze apele fundraisingowe, to jak je tworzymy, są jednym z takich motywów przewodnich cyklu Wdrażaj fundraising w swojej organizacji. I proszę zwróćcie uwagę, że Iwona od razu podaję przykłady osób, którym pomagają. Także mówimy szeroko, czym nasza organizacja się zajmuje, ale też pokazujemy od razu na przykładzie konkretne osoby w tym przypadku, konkretne cele, które wspieramy. Teraz chciałam przejść do naszej prezentacji. Dzisiejszy tytuł to jest Cztery pory roku, jak moja NGO wdrożyła fundraising. Naszym celem jest pokazanie na przykładzie pracy Iwony Żochowskiej-Jabłońskiej i jej zespołu, jak można budować fundraising przez cały rok. Też tutaj wyświetlam trochę więcej informacji o naszej rozmówczyni, która przed chwilą się przedstawiła jako fundraiserka, ale czyli jako fundraiserka, jako osoba, która mówi o potrzebach fundraisingowych, ale jest po prostu dyrektorem Fundacji Przyszłość dla Dzieci i od bardzo wielu lat, prawie 20 lat ją prowadzi. Żeby nie przedłużać, to było nasze pierwsze pytanie. Co mówisz do potencjalnego darczyńcy? A Iwona, chciałam Cię też spytać, co komunikujesz w tym momencie? Jeżeli mówimy o czterech porach roku, to jakie akcje trwają u Was w fundacji w tym momencie? No, w tej chwili mamy miesiąc kwiecień, więc jako organizacja pożytku publicznego komunikujemy o możliwości przekazywania na naszą rzecz 1% podatku.
I te informacje oczywiście przekazujemy za pomocą różnych kanałów. One są na naszej stronie internetowej, one są w naszych social mediach, one są też na innych nośnikach, wszędzie, gdzie tylko możemy, w prasie, radio, telewizji opowiadamy o tym, że jest taka możliwość. No, dla nas 1% podatku ma bardzo dużą wagę, więc przywiązujemy do tego w tej chwili dużą uwagę do końca kwietnia. A druga taka bardzo ważna i duża sprawa, o której w tej chwili komunikujemy, to pomoc związana z wojną na Ukrainie. I tutaj też skupiamy się na pomocy dzieciom, ponieważ taki jest cel naszego działania od wielu lat. I aktualnie przygotowujemy budynek po byłym domu dziecka, przystosowujemy go, budynek, który przekazało miasto, przystosowujemy go do tego, aby mogło przyjąć 60 dzieci z ukraińskich sierocińców. Także jesteśmy tutaj już jakby na końcowym etapie tego przedsięwzięcia. Myślę, że gdzieś pod koniec przyszłego tygodnia będzie już możliwe przyjęcie dzieci. Czyli jak rozumiem, działacie dwutorowo, bo i kontynuujecie wsparcie podopiecznych. Ilu ich macie w organizacji? No, w tej chwili mamy podstawową opieką ponad 460 dzieci, więc tak, no, bez względu na to, co się dzieje jakby trochę w świecie zewnętrznym, w sensie w naszym otoczeniu bliższym i dalszym, sytuacja naszych podopiecznych się nie zmienia, więc jakby nasze tutaj działania w stosunku do nich też nie mogą być przerwane, ponieważ no, te dzieci nadal potrzebują leczenia i rehabilitacji. I z podobną sytuacją trochę mierzyliśmy się w momencie, kiedy wybuchła pandemia i tak naprawdę uwaga wszystkich skupiona była na rzeczach związanych z pandemią, co było oczywiście naturalne i też naturalną rzeczą jest to, że w tej chwili ludzie skupiają się na tym, co dzieje się w Ukrainie. Natomiast tak czy inaczej sytuacja naszych dzieci się nie zmienia. One wymagają tego leczenia, wymagają rehabilitacji, w związku z czym potrzebujemy bardzo mocno też działać na ich rzecz. I tutaj nieprzerwanie robimy, co możemy, aby pozyskiwać pieniądze na jej rzecz. Natomiast no, z drugiej strony sytuacja nowa dla nas wszystkich, to pojawienie się bardzo wielu osób z Ukrainy, wśród nich są dzieci, jest ich bardzo wiele. No i tutaj też nie mogliśmy być obojętni na tą sytuację, ze względu też na to, że te dzieci przyjeżdżają, są na naszym terenie, stają się naszymi sąsiadami. No a jeśli są u nas i są naszymi sąsiadami, to z całą pewnością musimy do nich wyciągnąć pomocną dłoń. I teraz kolejne pytanie do ciebie. Co dla ciebie oznacza, że fundraising to jest styl życia organizacji? Kiedyś robiliśmy taką mini ankietę wśród osób zajmujących się fundraisingiem. Każdy się wypowiadał dla portalu NGO, czym jest fundraising. No i tutaj jest twój cytat, który przywołuję. Co on dla ciebie oznacza, dla ciebie osobiście, że ten fundraising to jest to nieustanne dawanie szansy na wspólne czynienie dobra, no i styl życia organizacji przede wszystkim? No przede wszystkim dla mnie to rzeczywiście jest taki styl życia, bo my taką organizację tworzymy i taką organizację prowadzimy. Wykorzystujemy wszelkie naturalne sposoby, aby być jak najbliżej ludzi, być jak najbliżej darczyńców, aby opowiadać im o tym, co my robimy, aby opowiadać im o tym, jakie są potrzeby naszych podopiecznych. I tak naprawdę z tych bliskich kontaktów, z tego ciągłego opowiadania historii, z tego ciągłego opowiadania o tym, czym się zajmujemy, to wszystko daje nam środki do tego, aby robić to nadal. Tak? Także w tym sensie to jest dla mnie styl życia. Ciągle szukamy tych stycznych punktów do tego, aby móc namówić ludzi do tego, żeby razem z nami czynili dobro. Bo z założenia uważamy, że ludzie chcą poświęcić się temu, aby zrobić coś dobrego, tylko trzeba ich do tego zaprosić, być może trzeba ich poprosić w odpowiednim momencie i wtedy razem możemy zrobić dużo, dużo więcej.
Czy ja dobrze rozumiem, że te pieniądze się pojawiają jako narzędzie do czynienia dobra, do pomagania, kiedy przede wszystkim informujemy i opowiadamy historię? Taki jest przekaz? Tak, z całą pewnością te pieniądze pojawiają się wtedy, kiedy my opowiadamy o tym, jakie są potrzeby, tak? No bo nie możemy wyjść z założenia, że wszyscy na pewno wiedzą, co jest komu potrzebne, więc staramy się to o tym opowiadać przez cały czas. Staramy się opowiadać o potrzebach przede wszystkim dzieci, którymi się, przez pryzmat dzieci, którymi się opiekujemy, opowiadamy ich historię. Opowiadamy ich historię dnia codziennego, ich zmagań. Bardzo często w różnych sytuacjach staramy się wyłapać jakieś takie momenty, które są dla nich ważne, bo często jest tak, że z perspektywy dzieci funkcjonujących w świecie, które rodzą się zdrowe, te wielkie sukcesy się odnotowuje, tak? Natomiast tutaj, jak rozmawiamy z naszymi rodzicami, wielkim sukcesem staje się to, że dziecko usiadło, dwuletnie dziecko na przykład, czy wielkim sukcesem staje się to, że po kilku miesiącach naprawdę żmudnej rehabilitacji stawia pierwszy krok. Jakby te sukcesy są zupełnie inaczej postrzegane i my staramy się przybliżyć to ludziom, opowiedzieć o tym, ponieważ jest to niezmiernie ważne i oni wkładają w to niezmiernie dużo wysiłku i energii, aby zrobić ten pierwszy krok, który dzieciom zdrowym wychodzi dość naturalnie, tak? To, co Iwona mówi, z jednej strony może wydawać się oczywiste, że opowiadamy o tym, co robimy w naszych fundacjach i stowarzyszeniach, a z drugiej strony mogę się z Wami podzielić jako trenerka fundraisingu pracująca w Polsce, ale też za granicą, to nie jest tylko tutaj sytuacja u nas, że często za mało mówimy po prostu o tym, co robimy. O rzeczach, które dla nas są oczywiste, na przykład dla rehabilitantów w przypadku Fundacji Przyszłość dla Dzieci albo dla rodziców, a dla naszego otoczenia może to nie być oczywiste. I my nie mamy pieniędzy z fundraisingu pozagrantowego od darczyńców, bo nie informujemy i nie zapraszamy do tego, żeby wysłuchać naszej historii. To jest bardzo częsty przypadek. Wracając do pytań, Iwona, pamiętam, że w naszej rozmowie, kiedy robiłam z Tobą wywiad jakiś czas temu o narzędziach, które stosujecie, sposobach na finansowanie, na pozyskiwanie pieniędzy dla fundacji, powiedziałaś, że macie zawsze jakąś taką wiodącą akcję w danym momencie roku, którą komunikujecie do ludzi. Czy mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? Tak, my w pewien gdzieś tam naturalny sposób podzieliliśmy sobie rok na pewne pory i pewne czasy komunikacji dla określonych działań i tak właśnie w tej pierwszej części roku od z stycznia do końca kwietnia opowiadamy o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz naszej organizacji. Opowiadamy przez pryzmat też oczywiście naszych dzieci i historii, które się dzieją. Opowiadamy, co udało nam się zrobić za 1% podatku, który otrzymaliśmy wcześniej. Także w tej pierwszej części roku skupiamy się głównie na tym. Później przychodzi wiosna, która dla nas przeważnie wiąże się z kampanią wiosenną, której finał organizujemy już od kilku lat w postaci imprezy biegowej. To jest bieg charytatywny powiązany z dużym piknikiem, bieg o złotą monetę. Duże wydarzenie w Olsztynie, na które też zapraszamy wszystkie środowiska biegaczy, ale też zapraszamy tutaj dzieci do tego, aby włączyły się i w ten sposób pomagały swoim rówieśnikom. W tym biegu startują też często nasi podopieczni jako uczestnicy sami tutaj też, aby pomóc. I to jest naprawdę duże wydarzenie, które daje nam okazję do tego, aby na koniec spotkać się też i z osobami, które biorą udział w tym wydarzeniu, jak i z innymi darczyńcami, naszymi podopiecznymi, bo oni też bardzo często bywają na tym wydarzeniu.
Jesienią zaczynamy komunikować o innym temacie, o temacie nakrętek, z którym też tutaj jesteśmy od wielu lat związani. Zbieramy nakrętki wspólnie z społecznością naszego miasta i naszego regionu, zbieramy je na rzecz naszych podopiecznych i dlatego zawsze gdzieś tam na początku września informujemy o tym, że ruszamy z kolejną edycją tego, aby móc przez cały rok te nakrętki przekazywać. To jest taki symboliczny w zasadzie moment, bo my tych nakrętek nie przestajemy nigdy zbierać, ale staramy się jakby opowiadać na nowo, zapraszać kolejne osoby, więc tak w sposób symboliczny we wrześniu zaczynamy kolejny rok akcji. No i później przychodzi listopad i grudzień, w którym mamy akcje związane z gwiazdką. To jest akcja Gwiazdka z przyszłością, gdzie zbieramy pieniądze przede wszystkim na leczenie i rehabilitację naszych dzieci, ale też przygotowujemy paczki. Tych paczek corocznie przygotowujemy około 500, ponieważ to są już w tej chwili więcej. To są paczki dla naszych podopiecznych, ale też dla ich rodzeństwa, no bo oczywiście no nie możemy przyjechać do domu z jedną paczką na paczkę dzieci. Więc staramy się, aby to był taki bardzo radosny czas dla całych rodzin naszych podopiecznych i przygotowujemy te paczki, ale nie zapominając też o tym, że dla nas najważniejsze to jest to leczenie i rehabilitacja i dla rodziców tak naprawdę to taka chyba najpiękniejszy gwiazdkowy prezent, jak wiedzą, że mają zapewnioną rehabilitację na kolejny miesiąc czy dwa. Mhm. Także w ten sposób podzieliliśmy sobie rok. Dodam tylko, że oczywiście nie są to jedyne akcje, które gdzieś tam prowadzimy, ale są to takie wiodące tematy w danym okresie. Bardzo Was zachęcam, żebyście Wy tutaj inspirując się Iwoną, chociaż każdy ma inną misję organizacji, ja na przykład byłam fundraiserką w sektorze kultury, więc to jest inna sytuacja, ale też mnie to inspiruje, co Iwona mówi, żeby sobie podzielić rok i zawsze komunikować osobom, jak mogą nas wspierać. Popatrzmy tutaj z tego, co Iwona powiedziała, każdy z tych takich narzędzi, które się powtarzają, finansowania, jest bardzo dopasowane do momentu w roku, przynajmniej ja to tak odbieram. Wiadomo, teraz jest okres rozliczania 1%, z drugiej strony wiosna się budzi, więc 1% przechodzi w takie akcje trochę ruchowo-sportowe związane z bieganiem. Potem Iwona opowiadała o akcji, która jest ze szkołami i się pokrywa, jak rozumiem, z początkiem roku szkolnego, akcja nakrętkowa. Popatrzcie też, że jest to taka oferta, zbieranie nakrętek, w którą mogą się wkręcić, jak tutaj jest hasło dzieci, czyli nawet ci, którzy nie mają pieniędzy, mogą coś zrobić i zbierać nakrętki, no i akcja gwiazdkowa. I popatrzmy, żeby zacząć fundraising, czasem nie trzeba bardzo kombinować, ale zrobić coś, co jest nam najbliższe i najbardziej pasuje. Aczkolwiek znalezienie tego, co najbardziej pasuje, o czym pewnie jeszcze Iwona potem będzie mówić, będę o to pytać, no też jest wyzwaniem i często trzeba się wiele nauczyć, zanim znajdzie się to narzędzie, które faktycznie pasuje. Więc tak a propos, chciałam cię podpytać o wasze sukcesy fundraisingowe, czy sukcesy w ogóle akcji, działań, co się sprawdza, ale też jeżeli byłabyś gotowa, to myślę, że możemy się nauczyć, jeżeli byś się podzieliła, możemy się wiele nauczyć, jeżeli się podzielisz tym, co nie poszło do końca tak, jak sobie wyobrażaliście, to byłoby też super, bo często z tego się najwięcej uczymy, jakby jakich błędów nie popełniać. Tak, z pewnością. My w ogóle w organizacji mamy taką zasadę, że po każdej dużej akcji i po każdym dużym przedsięwzięciu siadamy i robimy takie spotkanie podsumowujące. I dotyczy to wszystkich akcji, i tych, które poszły nam świetnie, i tych, które nie wyszły nam z jakiegoś powodu.
Analizujemy je pod kątem przede wszystkim tego, co poszło nam dobrze, co się nie udało, co możemy powtórzyć, co powinniśmy poprawić następnym razem. Po prostu dokonujemy takiej pogłębionej analizy tego, co się zadziało, bo wiadomo, że na początku każdej akcji jest jakiś plan, który później albo uda nam się zrealizować, albo z jakichś przyczyn jest po drodze modyfikowany, albo w ogóle musimy go gdzieś porzucić. No i staramy się jakby te przyczyny gdzieś znaleźć i analizować. No rzeczywiście jednym z przykładów takiej akcji, którą gdzieś musieliśmy zarzucić, była akcja Odczaruj stwora na święta. To też była taka akcja, która wydawała nam się, że powinna trafić do szerokiego grona odbiorców. Były takie stworki czarno-białe, które tutaj widać na tej grafice, które na naszej stronie internetowej można było poprzez wpłaty odczarowywać. Każdy stworek miał jakąś określoną kwotę i tych stworków można było ileś. Grafika była przygotowana, do tego była świetna fabryka Świętego Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. Wydawało nam się, że to świetnie zadziała. No ale po pierwszym roku zobaczyliśmy, że zderzenie jakby naszych oczekiwań z rzeczywistością jest spore, a w drugim roku już było zupełnie w ogóle praktycznie ta akcja nie miała tego, na czym nam najbardziej zależało, czyli takich wpłat indywidualnych. Za to świetnie kręciły się wszystkie akcje wokół tego. Dzieci piekły pierniczki stworowe, szyły je i robiły różne inne rzeczy, więc rzeczywiście od tej strony ta akcja świetnie się kręciła. Dzieciom się bardzo podobało robienie stworów w różnej postaci, ale nie o to nam chodziło tak naprawdę. I potem jak po drugim roku usiedliśmy, przeanalizowaliśmy, w jaką stronę dojdzie, postanowiliśmy, że jednak nie będziemy kontynuować tej akcji ze względu na to, że kosztuje nas to dużo pracy i wysiłku, a przynosi niewielki efekt i od strony finansowej, przede wszystkim od strony finansowej. I jakby poszliśmy w innym kierunku, przemyśleliśmy sobie tą akcję i wiele się na pewno z niej nauczyliśmy, tak? To nie jest tak, że stwierdziliśmy, że no, coś nam nie poszło. Nie, bardzo dokładnie analizujemy, co nie poszło, gdzie nie poszło. No w tym wypadku mam wrażenie, że najbardziej niedobrana to była grupa docelowa, do której celowaliśmy tak naprawdę i jakimi metodami do tego doszliśmy. Natomiast przykładem akcji, o której mogę opowiedzieć, że świetnie nam się, że ta akcja świetnie wychodziła i doskonały miała odbiór, to była akcja pod hasłem Przegląd Malucha. I to była akcja profilaktyki nowotworów u dzieci. Tą akcję przez kilka lat prowadziliśmy i tak naprawdę zaprzestaliśmy jej prowadzenia tylko ze względu na pandemię, która zamknęła nam jakby możliwości prowadzenia tutaj tej akcji w szpitalach. To była akcja, która miała na celu dwie rzeczy. Z jednej strony proponowaliśmy rodzicom bezpłatne badania dzieci w wieku od roku do 6 lat, czyli tej grupie, którą po konsultacji z lekarzami tutaj Olsztyńskim ustaliliśmy, że to jest grupa, w której najwięcej odnotowuje się nowych przypadków dzieci, a z drugiej strony przede wszystkim namawiając na te badania profilaktyczne bezpłatne nasze, chcieliśmy uwrażliwić rodziców na to, że to oni są takim pierwszym punktem, pierwszymi tak naprawdę osobami, które muszą dostrzec, jeżeli cokolwiek dzieje się nie tak i nie czekać na to, aż jakiś lekarz tą diagnozę czasami potwierdzi, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że nie zawsze jest to takie proste, ale jeśli coś ich niepokoi, to dopominać się jeszcze raz, skierować na badania, bądź te najprostsze badania przeprowadzić po prostu samemu gdzieś, ponieważ nie są to jakieś skomplikowane badania. I ta akcja w ciągu kilku lat rzeczywiście niesamowicie się rozrosła, no jakby przerosła nasze najśmielsze oczekiwania tak naprawdę, zainteresowanie tą akcją, ale też bardzo dużo rodziców po tych 2-3 latach mówiło do nas, że oni już wpisali sobie w kalendarz, oni sami raz do roku robią tym dzieciom podstawowe badania, dlatego że dzięki temu uwrażliwianiu naszemu oni zrozumieli i chcą je robić sami, nawet jeśli nie mogą na te badania nasze się dostać, bo jakby zainteresowanie było większe niż ilość miejsc. Także to przykład takiej dobrze akurat sprofilowanej, przygotowanej akcji. Dzięki.
Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania do Iwony czy do mnie, możecie zadawać w komentarzach. Na koniec będzie czas odpowiedzieć. Też przede wszystkim, jeżeli macie jakieś pytania fundraisingowe, czyli na czym polegają zbiórki, na przykład przy tych różnych czterech porych rokach fundraisingu, które tak pokrótce żeśmy umówiły, ale jakbyście chcieli więcej wiedzieć o jakimś typie akcji, to jest, myślę, świetna okazja. Idziemy dalej. No właśnie, a propos różnych metod finansowania, też na pierwszym webinarium z naszego cyklu, jak tak krótko podsumowaliśmy, w jaki sposób zacząć fundraising, najpierw mówiłam, że warto zastanowić się, czym on w ogóle jest. Tutaj dziś też posłuchaliśmy wersji Iwony o stylu życia organizacji, komunikowaniu się z darczyńcami cały czas, a tak naprawdę jak mi mocno wybrzmiewa z tego, co Iwona mówi, nie tylko kiedy się chce zebrać pieniądze, ale w ogóle komunikowaniu, co się robi. No i bardzo ważnym elementem, jeżeli chcecie pomyśleć o fundraisingu pozagrantowym, bądź go rozwinąć, bo już działacie, to jest dobór narzędzi do waszej organizacji, czyli metod finansowania do specyfiki waszej organizacji. I tutaj Iwona, pytanie do ciebie, z jakich metod finansowania w ogóle korzystacie w Fundacji Przyszłość dla Dzieci, bo jak rozumiem, wymieniłaś nam kilka takich wiodących, które powtarzacie, co roku na przykład akcję nakrętkową w jesieni. Natomiast co w ogóle stosujecie? Znaczy, tych narzędzi, które stosujemy, jak się okazało, jest bardzo dużo. Dla nas głównym takim, mamy takie dwa główne źródła. To jest 1% podatku i to są darowizny od osób fizycznych i osób prawnych. I tutaj mówię to z pełną świadomością tego, bo o tym my z Marią rozmawialiśmy wcześniej, my jako organizacja bardzo rzadko i bardzo mało sięgamy po granty. Nie skupiamy się na tym zupełnie, skupiamy się za to na tym, żeby dotrzeć do osób, które chcą razem z nami robić coś dobrego. W związku z czym bywamy w różnych miejscach, prowadzimy kwestie tradycyjne, prowadzimy kwestie z użyciem terminali płatniczych, mamy postawione skarbony i przede wszystkim w tej chwili od 2 lat, czyli od czasów pandemii, skupiamy się też bardzo mocno na zbiórkach na naszej stronie internetowej, tak? I tutaj komunikujemy bardzo mocno w tym kierunku, no ponieważ w dzisiejszych czasach jest to tak naprawdę takie bardzo łatwe i bezpośrednie narzędzie, no łatwe to może źle powiedziałam, łatwo dostępne i bezpośrednie narzędzie, które pozwala na przekazywanie darowizn. I to są takie chyba najistotniejsze. My organizujemy i wydarzenia charytatywne w postaci biegów, organizujemy wydarzenia charytatywne w postaci koncertów, jakieś specjalne wydarzenia, gdzie staramy się spotkać z naszymi darczyńcami, opowiedzieć im o tym i rzeczywiście tutaj działać na ich rzecz. Proszę, zerknijcie to pytanie do uczestników, zerknijcie na ten slajd. Jeżeli też macie pytanie o któreś z narzędzi, to zadajcie je. Widzę, że tu już się pojawiają pytania, do czego zapraszam. Wrócimy do tych pytań na samym końcu spotkania, także jeżeli macie pytanie o któreś z narzędzi, które się wyświetla, to śmiało zapraszamy. No właśnie, tutaj jeszcze mi się nasuwa taka myśl, że jak to jest, bo powiedziałaś, że od jakiegoś czasu macie też zbiórki przez portal, prawda, który stworzyliście, ale powiedziałaś, tutaj się poprawiłaś, że powiedziałaś najpierw, że narzędzie łatwo dostępne, po czym powiedziałaś, że no portal jest, no ale... I gdybyś mogła to jeszcze skomentować właśnie...
trochę, na czym polega wasza najmocniejsza. Ja odbieram, że waszą najmocniejszą stroną fundraisingu jest to, że wy się non-stop komunikujecie z otoczeniem i że ten portal działa, bo wcześniej komunikowaliście się też na żywo. Czy ja to dobrze rozumiem, Iwona? Znaczy, myślę, że po części tak. Tak jest, że jakby podstawą naszą jest to, że właśnie komunikujemy się, ten bezpośredni, staramy się zachować jakiś bezpośredni kontakt z otoczeniem, czy to już tak zupełnie bezpośrednio na różnego typu wydarzeniach, czy za pomocą właśnie kanałów internetowych. Natomiast ja myślę, że ważna jest też jedna rzecz, którą każda organizacja, która myśli o jakichkolwiek zbiórkach, musi sobie uświadomić. Mianowicie tu nic nie dzieje się samo. To nie jest tak, że wystarczy założyć zbiórkę. No my akurat mamy tutaj, mówiąc zbiórkę, mam na myśli też możliwości przekazywania pieniędzy przez nasz portal, ale też jakby rozmawiając z różnymi organizacjami, wiem, że zakładają na też zbiórki w różnych miejscach. I teraz to od nas zależy, czy wpłaty w tym miejscu się pojawią, tak? Bo my musimy ludzi zaprosić i to jest to, co my przez cały czas robimy. I czy jesteśmy, czy spotykamy się z ludźmi na żywo, czy jesteśmy gdzieś online w kontakcie z ludźmi, to najważniejsze jest to, aby ci ludzie wiedzieli, że my taką zbiórkę prowadzimy, abyśmy ciągle zapraszali ludzi, abyśmy mówili, po co to robimy, dlaczego i komu to pomoże. I myślę, że to jest jakby najistotniejsze i dlatego też się poprawiłam, w sensie narzędzie łatwe to nie jest na pewno, natomiast jest łatwo dostępne w dzisiejszych czasach rzeczywiście, w sensie też takiej łatwej formy przekazania tej darowizny dla osoby, która chce coś zrobić dobrego, chce pomóc, tak? Natomiast no, musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, że jak każde narzędzie, zresztą każde z tych wymienionych, wymaga tak naprawdę wkładu pracy, pewnej no, obsługi tak naprawdę, tak? Musimy dać z siebie dużo, żeby do nas wróciło też dużo. Mhm. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Myślę, że bardzo istotny. Też krótko, jeżeli byście chcieli poczytać więcej o narzędziach fundraisingu, między innymi o niektórych z kampanii prowadzonych przez Fundację Iwony, to zapraszamy do lektury e-booka Narzędzia fundraisingu w Polsce. Też przy każdym narzędziu jest wymienione, co trzeba wziąć pod uwagę, żeby je wdrożyć, na czym się skupić. Kolejne pytanie do ciebie. Co jest dla ciebie ważne w tworzeniu zespołu do spraw fundraisingu? Trochę już o tym powiedziałaś, że na przykład zawsze weryfikujecie, co się udało, co nie, wyciągacie wnioski, ale tak szerzej, jeżeli chodzi o współpracę z ludźmi, co jest dla ciebie istotne? Myślę, że jedną z najistotniejszych kwestii jest tak naprawdę ta transparentność organizacji i to, żeby przekazywać, żeby ten przekaz był jasny dla darczyńcy, na co zbieramy pieniądze, co z nimi zrobimy i co się z nimi wydarzyło. Nawet jeśli czasami coś gdzieś po drodze wymagana była modyfikacja planu pierwotnego, tak, to zawsze ważne jest to, żeby ta komunikacja była jasna, żeby każdy wiedział. Tworząc zespół do spraw fundraisingu, musimy mieć z tyłu głowy, że musi być to na pewno osoba, która z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem wejdzie w te kwestie, które są ważne dla naszej organizacji, które są celami naszej organizacji, bo mam wrażenie, że ten taki brak przekonania i brak szczerości to jest to, co bardzo szybko spowoduje, że po prostu będziemy niewiarygodni, tak? A z osobami niewiarygodnymi mało kto chce rozmawiać, a już na pewno mało kto chce im oddać swoje pieniądze. Więc to chyba jest taka najważniejsza rzecz moim zdaniem w tworzeniu zespołu. Ludzie, którzy tworzą zespół, muszą być przekonani do tego, co robią, że są w odpowiednim miejscu i muszą to być też ich wartości tak naprawdę. Mhm. Dziękuję za podkreślenie tego. Tutaj się podpisuję pod tym bardzo mocno.
I tutaj kolejne pytanie o tym, jak szukacie balansu między testowaniem nowych narzędzi a konsekwencją w stosowaniu tego, co już robiliście. Ale najpierw jeszcze jedno podchwytliwe pytanie, Iwona. Słuchaj, bo temat dzieci wydaje się jednym z oczywistych tematów do zbierania pieniędzy, tak jak na przykład czasem zdarzyło mi się zajmować kulturą niszową, to było mniej oczywiste niż wspieranie dzieci teoretycznie. Powiedz mi, jak to jest? Czy wy opływacie w pieniądze, ponieważ jak ludzie słyszą, że jest jakaś akcja, że trzeba ratować komuś życie, to od razu wpłacają? Czy nie? Jak to wygląda? Na czym polega wyzwanie w twojej pracy tutaj? Już o tym mówiłaś, ale żeby to jeszcze mocno wybrzmiało. Ja myślę, że w fundraisingu trzeba się skupić na tym, że ten cel jest dla nas ważny i jak go dobrze przekażemy, to znajdziemy ludzi, dla których on jest również ważny. Bo tu jakby moim zdaniem nie ma rzeczy oczywistych. No to nie jest tak, że jak my mówimy o dzieciach, to strumienie pieniędzy do nas płyną tylko dlatego. One do nas napływają, ponieważ my mówimy, jakie są potrzeby tych dzieci. I z tej perspektywy, no my też nie mówimy tutaj o pojedynczych akcjach, bo to jest też temat, z którym się borykamy od jakby wielu, wielu lat. My nie mówimy o tym, żeby zebrać na jedną operację dla jednego dziecka duże kwoty i zrobić pospolite ruszanie, tylko mówimy o tym, że to dziecko, które właśnie do nas trafiło, nie dość, że musimy mieć już zabezpieczone środki, żeby zareagować natychmiast bardzo często, bo rodzice są w sytuacji podbramkowej, które powodują, że tych środków, które są, środki, które potrzebne są natychmiast, muszą już tak naprawdę być w gotowości w naszej organizacji. Ale drugi temat jest taki, że my mówimy o tym, że słuchajcie, rehabilitacja tego dziecka potrwa pewnie następne 10, 15, 20 lat. No to już z samego założenia jest tak długi proces, tak długofalowy, że wcale nie jest to łatwy temat do komunikowania, ani też nie jest na tyle rozczulający, żebyśmy mogli liczyć na to, że każdy tutaj natychmiast wyciągnie pieniądze. Natomiast są ludzie gotowi do tego, ale musimy, jeszcze raz powtórzę, opowiedzieć im, jakie są potrzeby tych dzieci, opowiedzieć im, dlaczego my jako organizacja zbieramy pieniądze właśnie konkretnie na ten cel, i dlaczego tak ważne jest, abyśmy te pieniądze mieli zabezpieczone i abyśmy mogli je rozdysponowywać między te osoby, które aktualnie ich najbardziej potrzebują. I to jest takie chyba największe wyzwanie dla nas jako organizacji. Czyli jak rozumiem tutaj twoją wypowiedź, no pospolite ruszenie nie wystarczy, bo jest to kwestia długofalowego wspierania, takiego brania odpowiedzialności na tyle, na ile możemy za bardzo ważne aspekty, za zdrowie, za kontynuowanie rehabilitacji. Dziękuję za tą odpowiedź i wracając do pytania tego właściwego, no to w związku też z tym takim długofalowym, takimi dużymi, ogromnymi, podejrzewam też finansowo potrzebami waszych małych podopiecznych. Jak szukasz tego balansu między takimi nowymi narzędziami typu internetowe, a tym, że już co roku robimy ten 1% i na promocję 1% na przykład trzeba też dużo energii poświęcić? No, to nie jest proste zadanie, tak? Tak naprawdę w każdym roku gdzieś mierzymy się z tym, ale też jakby patrząc na ilość energii, którą wkładamy, a na to, jaki mamy zwrot z tej włożonej energii, po prostu analizujemy pewne rzeczy, tak? Z tym testowaniem nowych narzędzi fundraisingu, no wiadomo, że bywa różnie. Teraz z pełnym powodzeniem, innym razem zdecydowanie gorzej. Jako anegdotę mogę tu wręcz opowiedzieć, że skorzystaliśmy z terminali, korzystaliśmy przez jakiś czas, pewnie do nich wrócimy, ale jak zaczęliśmy korzystać z terminali, to po miesiącu nadeszła pandemia.
a terminale mieliśmy do wypróbowania przez rok. To był cudowny rok pandemii, w której nie było ani jednej imprezy i ani jednego eventu. I możemy tylko jakby wyciągnąć wnioski na podstawie, nie wiem, 2 tygodni, którymi mogliśmy się tym narzędziem nacieszyć. No ale to nie znaczy, że to jest złe narzędzie, tak? Zdaję sobie sprawę, że akurat trafiliśmy w taki, a nie inny moment. Więc staramy się testować te nowe narzędzia, staramy się obserwować, czytać, jak to się dzieje w innych miejscach i w Polsce, i na świecie. Są narzędzia, które gdzieś tam można wypróbować właśnie nieodpłatnie i wtedy korzystamy z tej możliwości albo po prostu je testujemy u nas w różnych sytuacjach. No, przy jednych dochodzimy do wniosku, że tak, warto, przy innych stwierdzamy, że nakład pracy i energii jest zupełnie nieadekwatny do tego, jaką mamy z tego korzyść, ale zwróciłabym też uwagę na to, że czasami to jest też dany moment w czasie, tak? Na to, że czasami to samo narzędzie 2 lata później będzie miało zupełnie inne przełożenie na działalność. No, każda organizacja musi jednak patrzeć też na to, jakie są jej potrzeby. My jesteśmy bardzo mocno osadzeni w naszym regionie, na Warmii i Mazurach. I tutaj przede wszystkim komunikujemy do darczyńców związanych z Warmią, Mazurami, z naszym miastem. I no to jest bardzo istotne dla nas, aby narzędzia, z których korzystamy, były do tego dostosowane, do tej akurat komunikacji. Dziękuję. A co dla Ciebie jest najważniejsze w pozyskiwaniu darczyńców? No my chyba już dużo o tym też zdążyłam powiedzieć, tak? Najważniejsze w pozyskiwaniu darczyńców jest dla nas to, żeby zaprosić ich do wspólnego działania. My dajemy im pewną przestrzeń do tego, żeby razem z nami zrobili coś dobrego i też opowiadamy o tym i jeszcze raz opowiadamy, co się dzieje, dlaczego są potrzebne te pieniądze i jak dużo dzięki temu udaje nam się zrobić. I to robimy przez pryzmat naszych dzieci, naszych podopiecznych, ich historii. Czasami też mamy taką możliwość i tutaj we współpracy z firmami, z którymi współpracujemy, aby stworzyć przestrzeń do wspólnego działania i robimy spotkanie, na którym są obecni wolontariusze z danej firmy, z którą współpracujemy i nasi podopieczni. Oni robią coś, jakieś fajne wydarzenie dla naszych dzieciaków, ale przy okazji też mogą ich poznać. I mamy naprawdę sporo takich historii firm, które przez kilka lat organizując te wydarzenia spotykały dzieci po 2, 3, 5 latach i ze wzruszeniem patrzyły, jak te same dzieci, które zapamiętali sprzed kilku lat z jakiegoś wydarzenia, wyglądały zupełnie inaczej. I oni już dostrzegali ten, jakby tą różnicę między dzieckiem, które wtedy zupełnie nie mogło się komunikować ze względu na to, że było dzieckiem niesłyszącym jeszcze przed implantowaniem na przykład i po 3 latach przyleciał mały chłopiec, któremu buzia się nie zamykała i cały czas do nich coś mówił. No, no, to są naprawdę takie momenty bardzo wzruszające, ale też są to takie momenty, które pozwalają darczyńcy zobaczyć rzeczywisty, realny efekt, jaki przynoszą te działania. Dziękuję bardzo za ten przykład. Myślę, że bardzo piękny, bo daje ludziom też możliwość nacieszenia się wsparciem i byciem z innymi. Także to jest piękny przykład poznania się nawzajem darczyńców i podopiecznych. No i słuchaj, czy mogłabyś się podzielić jakąś historią, która dla Ciebie jest szczególnie ważna w kontekście pracy? Co Cię w ogóle inspiruje do pracy najbardziej, która wymaga dużo wysiłku, wymaga opowiadania historii, wymaga tłumaczenia rzeczy często ponownie tych samych do różnych grup osób? No i też brania odpowiedzialności za organizację, którą prowadzisz, to jest bardzo duża odpowiedzialność. Więc co jest takim twoim motorem napędowym? Myślę, że największym moim motorem napędowym są te historie właśnie dzieci. Ja bardzo dbam o to, żeby każdy członek naszej organizacji, każdy członek zespołu przynajmniej raz na jakiś czas bywał w domu naszych podopiecznych.
i aby tam, przeważnie jest to przy okazji akcji gwiazdkowej, i jakby te spotkania, przeważnie jest tych spotkań kilka, my po prostu jedziemy z paczkami do konkretnych rodzin i przez chwilę tam jesteśmy. Te spotkania, te historie, te opowieści powodują, że nie są to dla nas jakieś anonimowe osoby. To każdy taki człowiek to jest odrębna historia i kiedy spojrzy się bliżej, przyjrzy się bliżej tej historii, to dociera przynajmniej do mnie, jak wielkie znaczenie ma to, co robimy na co dzień, jak wielkie znaczenie dla tych osób i też tak naprawdę ta rozmowa, te rozmowy, ten zwrot od rodziców, którzy są bardzo zadowoleni, którzy dziękują nam za pomoc, to chyba jest taka dla nas największa nagroda za to, co na co dzień robimy. Ja bym poprosiła o pytania, albo bym wróciła tutaj do pytań, dlatego że wydaje mi się, że było kilka interesujących pytań od Państwa i dlatego chciałam jeszcze do nich wrócić. No właśnie, Magdalena pyta o przykład udanej współpracy fundraisingowej z biznesem. Trochę już tutaj o tym powiedziałaś, prawda? Jak budujesz te relacje z biznesem, ale gdybyś mogła jeszcze więcej skomentować. Tak, no jeden z przykładów już podawałam, to jest chociażby współpraca na bazie wolontariatu danej firmy, która tworzy jakieś wydarzenie dla naszych podopiecznych, ale ponieważ mamy też inne przykłady, nam jest bardzo blisko do świata sportu i aktywnego trybu życia i tutaj też mamy wspólne działania. Jedna z firm zdecydowała się, że będzie namawiała swoich pracowników do tego, aby aktywnie spędzali swój czas ze względu na ich stan zdrowia, jakby to miało też przełożenie, w związku z czym postanowili zrobić to razem z nami, a więc każdy kilometr, który był odnotowany przez pracowników tej organizacji w ich specjalnej aplikacji, powodował, że nabijali jakby dodatkowe kilometry, które były przekładane na pieniądze dla naszej organizacji i naszych podopiecznych. Także tutaj ta chociażby taka forma współpracy no, była dla nas bardzo zadowalająca. Z jednej strony promowaliśmy zdrowy tryb życia, z drugiej strony jeszcze przez to, że ci pracownicy prowadzili zdrowy tryb życia, pomagali naszym dzieciakom, więc tutaj jakby korzyść była podwójna, jeśli nie jeszcze większa. Jeśli organizacja prowadzi zbiórkę do skarbon, to czy konieczne jest, aby tej skarbony zawsze pilnowała osoba odpowiedzialna za zbiórkę, czy może być dowolna osoba upoważniona przez organizatora? No, ja tu zapytam, o jakich skarbonach myślimy, ale to może wytłumaczę szerzej. No, jeśli stawiamy dużą stacjonarną skarbonę na terenie, na czyimś terenie, czy to jest jakieś centrum handlowe, czy to jest sklep, czy to jest jakieś inne miejsce, no to zawsze jest główna osoba odpowiedzialna, no ale zakładam, że jest tam jakaś ochrona, która odpowiada w czasie, że temu nic się nie dzieje w tym czasie, czy ta osoba jest, czy jej nie ma. No wiadomo, że jeśli, nie wiem, stawiamy skarbonę na okres 2 tygodni czy miesiąca, to przecież nie będzie jedna osoba dniami i nocami stała jej pilnowała. Natomiast jeśli mówimy o takich mniejszych skarbonkach stojących gdzieś często przy kasach, w sklepach, takich mówię już takich mniejszych, no to zawsze jednak odpowiedzialność jest po stronie właściciela tego sklepu, czy też osoby przez niego upoważnionej, żeby dbać na to o tyle zadbali o to, żeby nic się temu nie stało, tak? Więc jeśli to stoi przy kasie, jeśli przy tej kasie nikogo nie ma, no to muszą to zabezpieczyć na tyle, żeby to gdzieś nie zniknęło, żeby się coś z tym nie wydarzyło, no bo osoba, która jest upoważniona do zbiórki, bierze odpowiedzialność za skarbony. Także w ten sposób odpowiedziałabym na to pytanie. Oczywiście nie ma takiej fizycznie możliwości, żeby non-stop jedna i ta sama osoba stała przy danej skarbonce czy skarbonie, natomiast no, jest ona odpowiedzialna za zrobienie tego w taki sposób, żeby nic się tam nie wydarzyło.
jak i gdzie zgłasza się chęć ustawienia puszek. Słuchajcie, to zbiórki.gov.pl, tak w skrócie mówiąc, Ja zgłaszamy. jeszcze dodam, że oczywiście, jeśli mówimy o to, że gdzieś, że chcemy postawić bądź pojawić się z puszkami, to jeszcze trzeba zapytać właściciela obiektu bądź terenu, na którym się znajdujemy, tak? A gdzie na przykład ustawiacie puszki? Już wymieniłaś centra handlowe, tak jeszcze, żeby dać ludziom Tak, inspirację. bywamy w centrach handlowych, bywamy na otwartych przestrzeniach, bywamy wszędzie tam, gdzie są ludzie. Czasami wchodzimy na koncerty, jeżeli jest taka możliwość, czy na wydarzenia sportowe z puszkami, bądź gdzieś przed takimi wydarzeniami, bądź ich w trakcie. Bieg charytatywny w jaki sposób jest narzędziem fundraisingowym? O, to jest dobre pytanie. Uczestnicy opłacają uczestnictwo, czy jest skarpona podczas wydarzenia? Już oddaję głos Iwonie, natomiast od siebie skomentuję, że zarówno jeżeli chodzi o biegi charytatywne, jak i koncerty charytatywne, są różne modele, gdzie w tych wydarzeniach są pieniądze dla organizacji, są różne modele, trochę to też opisaliśmy w e-booku Narzędzia fundraisingu w Polsce, ale pamiętajmy, że są różne modele. Jak to, Iwona, u Was wygląda? Ja zgodzę się z Tobą, że są różne modele. U nas jednym z głównych i podstawowych, ten bieg, o którym mówiłam, czyli taki stricte bieg charytatywny, polega na tym, że uczestnicy tego biegu wnoszą wpisowe, które w całości jest darowizną przekazywaną na rzecz tutaj leczenia, rehabilitacji naszych podopiecznych. Nie wyklucza to absolutnie, bo w tym pytaniu jest jakby, wydaje mi się, wykluczenie tego, czy skarbonka podczas wydarzenia. Oczywiście, bo są jeszcze kibice. Są osoby, które przyjdą razem z biegaczami, czy to małymi, czy dużymi, w sensie czy z dorosłymi, czy z dziećmi, i oni mogą jak najbardziej tutaj dorzucić pieniądze do puszek. I będziemy wtedy mieli już dwie możliwości. Tych możliwości jest zdecydowanie więcej, ale to już rzeczywiście w książce Marii zostało opisane, to też odsyłam. No i mamy dalsze pytania o kampanie w mediach tradycyjnych. Kto je opłaca? Bo to chyba druga sprawa. Czy chcesz to, Iwona, jakoś skomentować ze swojej Ja strony? to w mediach, jakie kampanie w mediach by nie były, to zależy, o czym my mówimy, tak? Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i jeśli podejmujemy się różnego typu działań, to chwalimy się nimi w radio, chwalimy się nimi w telewizji i nie mówię tutaj, nie ograniczałabym się tutaj wyłącznie do tego, jak zostało sformułowane pytanie, czyli do płatnej kampanii reklamowej, bo tym to się zajmują firmy reklamowe, czy też firmy, które mają duże budżety. Natomiast my skupiamy się tutaj na nawiązywaniu współpracy i opowiadaniu tego, co dobrego dla innych robimy i w jaki sposób można się w te działania włączyć. I mówimy tutaj o tym w bardzo wielu miejscach w odpowiedzi na to wydarzenie jesteśmy zapraszani do jego przedstawienia, tak? Także tutaj jakby raczej skupiłabym się na tej perspektywie. Oczywiście są organizacje i my też czasami, jeżeli jest taka potrzeba, korzystamy z jakiejś odpłatnej formy, ale przypomnę też, że organizacje pożytku publicznego w różnych mediach mają możliwość pokazania się za naprawdę dużo, dużo, dużo niższe stawki. Bo to przecież nie jest żadną tajemnicą, łącznie z bezpłatnym czasem antenowym, z którego też warto korzystać i z którego korzystam. Dziękuję. I jak dziękujecie darczyńcom? Jak dziękujemy darczyńcom? No to jest, myślę, bardzo, bardzo szerokie pytanie, na które pewnie nie uda mi się w całości odpowiedzieć. Jak dziękujemy darczyńcom? Na pewno staramy się po każdej akcji podziękować darczyńcom, spotkać z nimi, przekazać w jakiejś formie pisemne podziękowania. Ale podziękowaniem jest też wykonanie telefonu po przekazaniu darowizny. Podziękowaniem dla darczyńców z naszej strony jest też chociażby pokazanie za pomocą naszych mediów społecznościowych czy naszej strony tego, co się wydarzyło i powiedzenie, że wydarzyło się to dzięki ludziom dobrej woli, tak?
Także tych form, z których my korzystamy, też jest bardzo dużo. Czasami publikujemy specjalne posty na Facebooku czy na naszej stronie internetowej, specjalne podziękowania, żeby komuś podziękować konkretnie, ale też dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, wolontariuszom z osobna, jeśli mamy taką możliwość po całej akcji. Także tych form podziękowania jest bardzo wiele. Też pamiętajmy przy podziękowaniach, tak jak tutaj wybrzmiało z wypowiedzi Iwony, że to zależy, jakie narzędzie sfinansowania stosujemy, bo to wszystko zależy od kontekstu naszej organizacji, naszej komunikacji, ale też jaką metodę finansowania stosujemy. Tutaj pytanie, moja organizacja potrzebuje wsparcia na utrzymanie budynku, w którym działamy. Wzrost rachunków nas dobija. Jakaś szybka wskazówka dla organizacji zajmującej się kulturą niszową, to chyba bardziej do mnie. Krótko, pani Anno. Anno, to jest taki temat, gdzie też mówię o tym często, w poprzednim webinarium zachęcam do odsłuchania, pierwszym z tego cyklu mówiłam. Czasem, kiedy mamy trudne cele fundraisingowe w rodzaju rachunki, etaty, remonty, trzeba przede wszystkim skupić się na komunikowaniu do darczyńców naszej misji, czyli w przypadku organizacji działającej w kulturze zwracamy się do darczyńców, którzy znają, rozumieją temat kultury, temat, dlaczego jest ważna, utożsamiają się z tym, szukamy takich grup i komunikujemy, co my robimy jako organizacja i zapraszamy ich do wsparcia przez mówienie o naszej misji przede wszystkim, czyli jeżeli wspierasz naszą organizację, to wspierasz na przykład trwanie teatru niezależnego, który odwołuje się do kantora, tak teraz wymyślam, ale przykład, ale chodzi mi o to, że komunikujemy się do darczyńców przez naszą misję. Oczywiście pokazujemy im, jak spytają, to w sposób transparentny mówimy, na co potrzebujemy pieniędzy i to właśnie mogą być takie cele no, mniej atrakcyjne, ale w pierwszej kolejności mówimy o tej misji i mówimy, ty wspierając naszą organizację, wspierasz rozwój tego, tego i tego i w ten sposób komunikuję te trudne tematy. Tutaj w zasadzie na to mogłabym odrębny odcinek poświęcić, jak to robić z przykładami, bo wiem, że tak skrótowo trudno jest wyjaśnić, ale bardzo odwołuję się do misji i tą misję kieruję do ludzi, którzy są z podobnej bajki jak ja. I to jest proces, ale możliwy do wdrożenia, możliwy do wykonania. Okej, wracamy dalej do innych pytań. Czy tutaj widzę jeszcze takie pytanie, chociaż czas nam się kończy, ale patrzę jeszcze, czy coś... Jeszcze było pytanie, czy rozumiem to Iwony, o to, czy potrafisz podać jakiś fajny przykład współpracy z parafiami, w waszej fundacji, czy współpracujecie tak lokalnie właśnie w ten sposób? Bardzo rzadko. Akurat nie jesteśmy organizacją kościelną i nie mamy tutaj żadnych powiązań z kościołem. Jeśli ta współpraca jest nawiązywana, to często zupełnie na takim poziomie, na zasadzie rodzice naszych podopiecznych zwracają się do swojej najbliższej parafii o wsparcie i tutaj ewentualnie jest wtedy ustalamy, jaka jest możliwość tutaj wsparcia i wtedy mamy jakąś współpracę, natomiast generalnie na co dzień raczej nie mamy takiej współpracy nawiązanej. Zachęcamy do odsłuchania tego materiału jeszcze raz i no, odrobienia takiego zadania domowego, jak to się przekłada na moje wątki w mojej fundacji czy stowarzyszeniu, bo wiele rzeczy Iwona powiedziała, czasem nie bezpośrednio odpowiadając na te ostatnie pytań, tylko mówiąc przy okazji innych pytań wcześniejszych, tych, które były strukturą naszej dzisiejszej prezentacji.
Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo bardzo tutaj podziwiam pracę Iwony, która jest właśnie mocno oparta na fundraisingu pozagrantowym. Chciałam jeszcze na koniec, pozwól Renato, ostatnie pytanie, żeby to wybrzmiało. Iwono, w zasadzie dlaczego poszłaś jako dyrektor fundacji w fundraising pozagrantowy? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Dlaczego nie w granty, tylko właśnie w fundraising pozagrantowy? Wiesz co, myślę, że dlatego, że mieliśmy w głowie pewne konkretne działanie, pewną konkretną misję, którą chcieliśmy spełnić i jakby nic, co w tamtym momencie było stricte w grantach, nie odpowiadało tej naszej idei. Oznaczałoby dla nas tak naprawdę konieczność zejścia z tej ścieżki, tej misji, tego, co chcemy tak naprawdę robić. I jak już zauważyliśmy, że tak naprawdę pójście w inną stronę i tyle samo jakby włożenie tego wysiłku w innym miejscu powoduje, że możemy pozyskać te środki, to szliśmy w tym kierunku, tak? No być może jest to pewna nasza wąska specjalizacja, że tak powiem. Być może moglibyśmy w jakiś sposób w innej formule się wyspecjalizować, ale z drugiej strony ten fundraising pozagrantowy daje nam też, moim zdaniem, taką większą swobodę działania. Mówię tutaj o większej swobodzie z takiej perspektywy, że dla nas ważny jest cel w postaci tego leczenia, rehabilitacji dziecka i jakby to jest najważniejsze. My się nie trzymamy pewnej ramy, struktury czasowej związanej z grantami, nie tego, czy ten ktoś nam ten grant odnowi, czy też nie. My mamy otwarte głowy i otwartą przestrzeń do tego, żeby tych pieniędzy szukać na ten konkretny cel w różnych miejscach i aby spotkać ludzi, którzy będą chcieli razem z nami to robić. I myślę, że to wszystko spowodowało, że kiedy już raz się zacznie tego fundraisingu pozagrantowego i widzimy, że to rzeczywiście przynosi efekt, tylko wymaga oczywiście nakładu pracy, to powoduje, że idziemy nadal w tym kierunku i uważam, jestem przekonana, że jest to dobry kierunek. Dziękuję pięknie za zaproszenie na to spotkanie. Mam nadzieję, że ta odrobina wiedzy, którą przekazałam dzisiaj, bo to była bardzo skondensowana, pomoże innym organizacjom w tworzeniu fundraisingu pozagrantowego. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To spotkanie dzisiejsze i te wszystkie webinaria fundraisingowe odbywają się w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności.